Następna uchwała w sprawie wyrażenia opinii w przedmiocie kierunków działania wójta gminy Raszów zmierzających do zawarcia wieloletniej umowy dotyczącej wynajęcia stołówki szkolnej mieszczącej się w budynku Szkoły Podstawowej imienia Cypriana Godeckiego w Raszynie. Proszę o zagłosowanie. Pan Marcin Cyr, który został wyłoniony jako wykonawca obiadów w tej szkole, w stołówce szkolnej, zwrócił się do nas z prośbą o przedłużenie umowy, która notabene obowiązuje jeszcze do czerwca przyszłego roku. Natomiast tutaj powodem podjęcia tej uchwały jest zapewnienie panu Cyrowi możliwości kontynuowania tej działalności, dlatego że no, konieczna jest wymiana tutaj urządzeń gastronomicznych, które no, w ramach programów unijnych pan Cyr chce nabyć. No i w tym momencie chciałbym mieć pewność dalszej działalności tej, ponieważ te urządzenia są dosyć drogie, a te, które w tej chwili, które dysponuje, są już przestarzałe, no i to są po prostu pewne niebezpieczeństwo. Ponieważ tutaj padło słowo, że w ramach będzie ubiegał się dotacje unijne. W ramach dotacji unijnych jest przeważnie tak, że wymagany przynajmniej 5-letni okres umowy dzierżawy na dane miejsce prowadzenia działalności gospodarczej. W związku z tym myślę, że tutaj nie jest to artykułowane w ten sposób, jest to też jakiś problem, żeby w ogóle mógł wystąpić o takie dotacje, no musi mieć przedłużoną umowę na odpowiedni okres. Kto z Państwa chce zabrać głos w tej sprawie? Proszę bardzo, panie przewodniczący. Ja tylko dla Państwa informację, że kilka lat temu, kiedy rozwiązywano z poprzednikiem umowę, rozwiązano ją między innymi z powodów takich, że poprzednia firma nie realizowała zadań wynikających z umowy, mianowicie nie dostarczała w sposób należyty posiłku dla dzieci rodzin, które znajdują się pod opieką gminy czy opieką społecznej. Były bardzo liczne zarzuty dotyczące ilości, gramatury, obróbki cieplnej i terminowości dostarczania. Zrobiliśmy teraz wywiad. Z tego wywiadu wynika jednocześnie, że żaden kierownik żadnej jednostki, która jest zapatrywana przez firmę, nie słyszał żadnych, znaczy nie miał żadnych zgłoszonych żadnych uwag negatywnych, podobnie jak jakikolwiek tamtego rodzaju poprzedniego. Także z tego punktu widzenia jest spełniany warunek umowy, gdzie dostarcza się pożywienie na młodych ludzi za niewielką kwotę w sposób właściwy. Dziękuję. Kto z Państwa chce zabrać głos? Nie widzę. Ja może się to jeszcze zadam pytanie, na ile lat będzie ta dojrzała podpisana? Proszę, tutaj, jak już wspomniał, no przynajmniej 5 lat, żeby mieć no, tą pewność, że no, ta, te koszty zostaną jakby zwrócone w tym roku i siadzie na samym tym grudniu. Natomiast nic nie stoi na przeszkodzie, żeby oczywiście tą umowę rozwiązać. Także, uchwała w sprawie wyrażenia opinii w przedmiocie kierunków działania wójta gminy Raszów zmierzających do zawarcia wieloletniej umowy dotyczącej wynajęcia stołówki szkolnej mieszczącej się w budynku Szkoły Podstawowej imienia Cypriana Godeckiego w Raszynie. Na podstawie artykułu 18 ust. 2 punkt 2 ustawy z dnia 7 maja 1990 roku o samorządzie gminnym w Radach Gminy Raszów uchwała, co następuje. W barakach pierwszych zważywszy na konieczność wymiany specjalistycznych urządzeń gastronomicznych stanowiących niezbędne wyposażenie kuchni w stołówce szkolnej w uwagi na znaczny koszt ich zakupu dotyczący dotychczasowych AN podjął zamiar ich sfinansowania pod warunkiem uzyskania zapewnienia, iż otrzyma zgodę na dalszą możliwość najmu lokalu przeznaczonych na prowadzenie stołówki szkolnej. Paragraf 2. W celu realizacji przedsięwzięcia, o którym mowa w paragrafie pierwszym, rekomenduje się wójtowi gminy Raszów podjęcie stosownych działań dotyczących w szczególności przygotowania projektu uchwały po wygaśnięciu umowy najmu
Paragraf 3. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Raszyn. Paragraf 4. Uchwała wchodzi w życie dniem podjęcia. Kto z Państwa jest za? Jest uchwała została podjęta w jednogłośnie.